Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam dla was gorącą przedpremierę, mianowicie magazyn LEGO Jurassic World. Tytuł ten ukaże się na rynku dwukrotnie w tym roku, w przyszłym zaś będzie już dwumiesięcznikiem, więc to jest ważna informacja dla fanów tej serii. Zapraszam do oglądania. Mam nożyczki, więc sobie szybciutko otworzymy. Premiera tego magazynu jest przewidziana na wtorek, 16 lipca, a dzisiaj mamy 12 lipca, więc 4 dni przed premierą. Jest tutaj magazyn oraz prezencik. Tak wygląda. Wow, dużo fajnych zielonych elementów. Magazyn kosztuje 14 zł i 99 groszy. Tradycyjnie zajmiemy się na początku przeglądem magazynu, a dopiero później samą zabawką, prezentem. Mamy spis treści, drogę do Jurassic World. Trzeba podkreślić, że komiks ma 20 stron. Przypomnę, że magazyny z LEGO Ninjago i komiksy z LEGO Ninjago mają zaledwie po 12 stron. Komiks. Solidny komiks, jak przed chwilą mogliśmy się dowiedzieć. Reklama magazynu LEGO Ninjago Legacy. Magazyn oczywiście jest na moim kanale. Łamigłówka oraz epicki plakat. Tak jest nazwany przez wydawnictwo Blue Ocean. Instrukcja Młody Raptor z kryjówką, czyli nasza zabawka. Dinostyczne newsy. Kilka faktów o dinozaurach. Cztery dinozaury mamy mniej więcej opisane. Zabawka, a raczej zabawki, tak pisze, opisy zestawów z LEGO Jurassic World z roku 2018. Część druga komiksu. Przygoda w Jurassic World, ankieta i konkurs. Konkurs będzie trwał do 20 sierpnia. Do wygrania 4 zestawy. Dalsza część komiksu i koniec. W następnym numerze twoja zabawka Owen z młodym raptorem. Kolejny numer magazynu ukaże się 8 października, więc myślę, że kluczowa informacja. I jeszcze zapowiedź nowego magazynu z LEGO Batman. Jak na budowlę magazynową zdecydowanie nie jest źle, konstrukcja daje radę. Dodatkowo mamy funkcję bawialną, dzięki której możemy ujrzeć z lepszej perspektywy naszego raptorka. Otrzymujemy trochę elementów związanych z zielenią, roślinnością, która może się przydać przy różnego rodzaju mocach, brązowe briki oraz parę klocków pochodzących z serii LEGO Technik. Rzućmy jeszcze okiem na raptorka. Mały, ale cieszy, zwłaszcza mnie, ponieważ nie mam ani jednego dinozaura, tylko jedną minifigurkę związaną właśnie z LEGO Jurassic World. Mam wrażenie, że magazyn jest warty swojej ceny, przynajmniej to pierwsze wydanie. W końcu otrzymujemy raptorka, dużo ciekawych elementów, magazyn z solidnym komiksem 20 stron. Cieszę się, że wracają do systematyki z tymi magazynami z serii LEGO Jurassic World, bo ostatnio była spora przerwa, a teraz mniej więcej to wszystko wraca. Bardzo wam dziękuję za ten odcinek, możecie się podzielić swoimi odczuciami w sekcji komentarzy, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!